Witamy wszystkich kibiców. Dzisiaj wyjątkowa sytuacja. Masz trzy lysice, z którymi przeprowadzimy rozmowę. Taka sytuacja. Nie będziemy przyciągać, tylko zaczynamy. Dziewczyny, to pytanie jest do was wszystkich. Dobra. Czy macie jakieś rytuały przedmeczowe? Na przykład wiązanie trzech pętelek w lewym bucie, czy wypijanie jakiejś poczwórnej kawy? Jelena. U mnie jest kawa, obowiązkowo. A teraz ostatnio to tak zauważyłam, że muszę jechać zawsze Dąbrowską ulicą Dąbrowskiego. Skręcić na Lisek Huli, czy nie jest Lisek Huli. Potem dole na Hetmansku i idę pod promień. To jest taka szczęśliwa droga. O. U mnie to raczej chyba tylko kawa. I drzemka ostatnio. Ja jem zawsze dni meczowym. Ryż z kurczakiem i warzywami. To jest taki tak? Super. Bardzo pyszne. Przedmiotem zaraz. Jeszcze nie to pyszne. Kolejne pytanie. Jakie macie ulubione kwiaty? Ulubione kwiaty? Tulipany. No tak, też może być tulipan, tak. Jaki kolor? Tak. To nie ma znaczenia. To dobrze, bo się sezon zaczyna na nie. Nie lubię kwiatów, ja wolę dostawać czekoladki. Przepraszam, czekoladki? Wytniemy. Ale takie bez cukru jakieś? Oczywiście fit, tak. Ale ty tylko dostawać czekoladki, nie wiedziałaś, że lubiłeś, nie? No właśnie, no. Kolekcjonuje. Kolekcjonuje, zbiera. A jak się ruszają później, to co? Uciekają. Pokaż mi czekoladkę ruszającą się. No to teraz pytanie odnośnie ulubionego wykonawcy, artysty, muzyki. Ajajaj. Doda. Kto to powiedział? Ja lubię to, jak Dawid Posadlo. Lubię słuchać jego. Ja też lubię Dawida, lubię Zalewskiego, Kwiat Jabłoni i Męskie Granie. No właśnie, Męskie Granie. No ja tutaj też są takie moje klimaty. Ale wy potrzebujecie dziewczyny. Ja tak świetnej muzyki, że... A byłyście na jakimś koncercie? Nie, na Męskim Graniu. Prawie. No niestety. Rok temu chciałyśmy na Sanach, ale nie udało się. No mecz miałyśmy wtedy. No właśnie, no to tu jest największy problem. Wszystko przed nami. Dokładnie tak. Kasia tutaj robi fajne koncerty czasami. Tak, ale Kasia lubi tak. Śpiewać. Moja... Kasia? Ale na razie ja tylko tak. Ale ona nie. Operowa, ale na razie ćwiczę. Ale to w szatni czy na... Na boisku. No, nieraz na boisku mi się zdarzy, ale... Dobra, to ja zmieniam. To Kasia Majańska. Dzięki. Dziewczyny, czym zajmujecie się w wolnym czasie? Jakieś hobby? Magda? Spanie? Leżenie przed kanapą? Przed kanapą. Lepiej na odpoczynek to przede wszystkim między treningami to jest tutaj bardzo ważny element. Musimy być wypoczęty na trening. To ja przy tym pytaniu pozdrowię Darię Przybyłę. My z Darią w wolnym czasie lubimy pojeździć sobie na hulajnogę. W zimie? Nie, ale jak jest pogoda, jeśli, jest wiosna, to... Jeśli na miasto zobaczycie te piraty, to są Daria i Kasia. A ja, jeśli chodzi o mnie, to lubię bardzo fotografię, także jak jest dzień wolny, to lubię gdzieś tam coś... Masz aparat? Na razie teraz usługuję się telefonem, ale miałam aparat do rok temu. Taki lepszy, tak? Jeszcze raz? Lepszy taki? Taki, Canon, taki dobry. No właśnie. Ale teraz już... Ja pierwszy raz słyszę. To też trzeba mieć czas, prawda? Żeby chodzić i robić zdjęcia. Tak, też zależy, jeśli, nie wiem, po jaką wyjazdu taką dużą, to bardziej lubię jak Jura przed telewizorem, ale jeszcze jest tak troszkę luźniejsze, to jak najbardziej. Właśnie, ona woli przed kanapą. Nie ogląda telewizji, tylko kanapę. Tradycyjne pytanie. Wymień jak najwięcej imion z klubu kibica. O ja. Tyle. Tomasz, Jan, Krzysztof, Krzysie, Szymon, Marek, Joanna, Asia, Zbysiu. Zbysiu, jakby Zbyszka to nie ma zabawy. Tam się proszę nie patrzeć. Magda. Przepraszam. Jele tutaj nam jest w klubie kibica. Kto? Jelena. Jelena jest w klubie kibica? Tak. Jak na przykład. Tak, jak siedzi tam, to kłaście.
No, ale znamy trochę, nie? No, tak na trzy, nie, dobrze jest. Poczekaj, na trzy dziewczyny to tak chyba po jednym było, czy no, ale Kasia chciała powiedzieć to samo, co ja, więc... Magda, pomagam. Imiona są te same. Także. Ja tylko mówię tych, którzy mnie chwalą, a tych, którzy tam piszą, że gram słabo, to nie. A są tacy. Są no, tacy, widzisz, widziałam. Czyli czytam, jesteś na grupie, ten. Przypuszczam, że jesteś na grupie jako inkognito. Czytam, obserwuję, ale nie znam. Są, nie, są. Niestety są tacy kibice, no. Ale my na to nie poradzimy. Ja mam kłos? To ja mam pytanie, Kasia, ty masz jakieś zwierzątko? Dziewczyny mają koty. Ja nie a mam. A ty? Nie masz. Nie mam. Niestety a też nie chcesz mam mieć kota jak w próbowa klubu? Zawsze czy... chciałam, ale jakoś tak nie po drodze z tym kotem. Teraz pytanie do Jeleny. Pierwszy raz w tamtym roku odebrałaś medal Mistrzostw Świata jako sztab szkoleniowy, jako trener. Jakie to uczucie po tylu latach grania i zbierania medali i teraz jakby no, z drugiej strony? No, oczywiście, że bardzo cieszyła ta sytuacja, że byłam cześć w naszym zespole, bo to są dziewczyny, z którymi trochę czasu spędziłam. A no, emocje, jak się wygra zawsze medal, są no, najlepsze. Także bardzo się cieszę, że jeśli chodzi o zespole, o Serbii, że znowu jesteśmy mistrzami świata, a mieć medal to też jest coś wyjątkowego, bo ja jako zawodniczka medal z Mistrzostwa Świata nie mam, ale teraz jako tam część zespołu, część treneru, to tak mam. I cieszę się bardzo i naprawdę jedno uczucie przepiękne. Pokonać Polkę też. Czekałeś się na to. Musiałam powiedzieć to. Tak, przepraszam. Dobra, teraz pytanie do Kasi, tylko będzie długie. O, skup się. Wiemy z wielu wywiadów, że Jelena jest całkiem inna na boisku niż prywatnie poza nim. A jak jest z tobą? Wydajesz nam się na boisku bardzo poważna, skupiona, skoncentrowana, zadaniowa, poukładana. Czy poza boiskiem też tak jest, albo czy może wysunęliśmy złe spostrzeżenia? Myślę, że coś w tym jest. Raczej jestem spokojną osobą, chyba że w jakimś takim swoim gronie już ludzi, których bardziej znam. To nieraz potrafię się otworzyć i być bardziej szalona. Magda. Śpiewać. Ale no, raczej taka jak na boisku, tak poza też raczej taka jestem. Magda, jaką cechę osobowości cenisz w sobie najbardziej i dlaczego? O matko, ale to lubię. Jeszcze szczera. Jestem szczera. Ja jestem szczera. Do bólu. Pytanie. Nie, no ja muszę być. Ja więcej wad mogę tutaj znaleźć. Jestem bardzo niecierpliwa. No, jeszcze raz pytanie. Nie mogę. Jakie cechy u siebie cenisz najbardziej? Dlaczego? Nie wiem, czasami jestem spokojna, czasami jestem niespokojna. No ciężko jest mi w ogóle znaleźć takie pomyślenie. Ja cię pomagałam. No i no, to mi pomóż teraz. Mówiłam ci, że może jestem szczera. Czasami jestem szczera. To wystarczy, dobra. Wystarczy. Najpiękniejsze miejsce. No, to jest takie pytanie dla ciebie, podróżniczko. Najpiękniejsze miejsce na ziemi, w jakim byłaś? To już jest przez zasiedzenie. Tokio. Japonia, no. Tak, Japonia. I chciałaby bardzo tam trochę więcej czasu niż miesiąc spędzić. Bo lubię tak ich kulturę, lubię ich jedzenie, lubię to, że tam jest wszystko tak poukładane. Tyle ile byłam dużo razy, bardzo mi się podobało i chciałabym tam trochę pomieszkać. Myśleliśmy, że może Serbia albo... W Serbii już spędziłam dużo czasu. Trzeba zobaczyć Serbię, inny świat. Nie? No właśnie. Kasia, jaki jest twój ulubiony cytat filmu albo serialu? Nie mam. Nie, raczej... Nie. This is Sparta. To jeden. Ja nie mam. Raczej... Magda, ulubiony film lub serial? Na pewno oglądasz. Na tej kanapie. Nie mogę powiedzieć, bo mój chłopak, który jest jednak, mam nadzieję, że nie będzie tego oglądał. Obejrzałam wszystko już pewnie bez niego. Cały sezon. Rancho. Rancho? Ale to twój chłopak czy ty? Nie, bo się ze mnie śmieje, że ja to oglądam.
A tak naprawdę to lubię... Piątce. Nie musicie mi pomóc, bo zapomniałam tytułu, ale to z Netflixa. Były smoki. Nie, to był ten gościu, co specjalnie przyszedł do wyboru, bo jego brat tam siedział. Ja znam. Nie wiem. Skazany na śmierć. Dokładnie. Madzia to napisze na... Tak, to jest ten sam. W komentarzu pod tym... Doszliśmy do tego. Jele, gdybyś wygrała $1,000,000, na co byś wydała? Poza Tokio już, wiemy. Na co by wydała? Na pewno bych kupiła domek nad morzem. Nie u Polski, gdzie jest tam Hiszpania. Tam to zbiera? Nie, dalej trener. Ja mam trochę nowe. Po drugiej stronie. Na pewno dużo by dała na chore dzieci. To mi jest takie humanitarne akcje. To mi jest tak marzenie. Jakby miała dużo pieniędzy, to by było jedno. Największe na pewno. Okay. Kasia, czy miałaś albo masz jakiś pseudonim? Diablo. Po prostu Kasia. Kasiania. Kasia. Nie ma żadnego pseudonimu? Nie, po prostu Kasia. Nikt jeszcze nie wymyślił. Może trzeba coś wymyślić? Że na kreatywność. Proszę mi kibica, żeby napisał. Wymyślić za mnie. Ogłośmy konkurs. Ogłoście konkurs właśnie. Magda, jaki mecz zapadł ci w pamięć podczas całej twojej kariery? I czy może to był mecz, gdy grałeś w Jokerze z deweloperem, czy jakiś inny? Pamiętam ten mecz, bo się prawie wtedy przegrał. No. Z naciskiem na trawie. My też pamiętamy. Bardzo dobrze. I ale ty pamiętasz? Bardzo pamiętam. Bardzo. No myślę, że ten smaki... Z fakibankiem. No myślę, że to był taki bardzo fajny mecz w naszym wykonaniu i... Warto było go zapamiętać. Myślę, że no wszyscy zapamiętali, dokładnie. On chyba nawet jest na YouTube ten mecz bodajże. Tak mi się wydaje, że można sobie go oglądać, bo naprawdę to był mecz i kibiców było strasznie dużo. Przede wszystkim był wygrany, więc to było najważniejsze. Mhm. Przechodzimy do pytania ekstra. Czyli tych najbardziej ciekawych. No Jele. Ja w ogóle wylosowałem ciebie, więc wszystkie moje pytania są. I takie pytanie podchwytliwe. Który miesiąc ma 28 dni? No luty. Geniusz. Odpowiadają! Tak, odpowiadają! Odpowiedziałam. Tak, brawo Kasia. Ja nic nie odpowiadałam. Dziękuję ci. To jest mózg zespołu. To właśnie, nie tak. Bez powodu. Tak, teraz podchwytliwe pytanie do Kasi. Dlaczego pociągi się nie wyprzedzają? To jest nawet dik. Bo nie wiem, bo ja nie mogę. Bo jeżdżą po kolei. Ale u Polską jeżdżą? Właśnie myślę, że nie po kolei. Magda, do ciebie. Jakie zwierzę widzi tak samo z tyłu, jak i z przodu? Jakie zwierzę? Widzi tak samo z tyłu, jak i z przodu. Każde zwierzę. Nie jest. No, ślepy koń. Dobrze, wyszliśmy z mupy trochę, ale dobra, spokojnie. Ale moje życie. Moje też. Najłatwiejsze. Mam nuty w głowie. Ja już to kiedyś słyszałam, dlatego wiedziałam. Słuchajcie, teraz będą jeszcze pytania do wszystkich. Takie pytanie trudne trochę. Lubimy takie. Dla mnie każdy jest. Okay. Czy uważacie, że w Polsce jest dyskryminacja, jeśli chodzi o sporty kobiece? I że nie są one traktowane na równi ze sportami mężczyzn? Panów dodatkowo uważa się za bardziej utalentowanych. Skutkiem tego jest uprzedmiotowianie kobiet oraz wypłacanie mniejszych sum za sukcesy. Jakie są wasze odczucia w tym temacie? Ja uważam, że sport kobiet tutaj u Polski jest, nie jest na tą poziomie jak męska siatkówka, jeśli mówimy o siatkówce teraz. A uważam, że
że nie powinna być tak. A uważam też, że nie wiem, w porównaniu z moim krajem, gdzie okej, też męski sport jest taki bardziej dominantny, ale wydaje mi się, że przez wyniki żeńskich zespołów ogólnie sportu i jesteśmy bardziej lepiej tratowani niż tutaj, tak uważam, bo ja też tutaj się czułem trochę jak Polka, także czuję to też czasami gdzieś tam, że nie wiem, jeśli chodzi o organizację innych różnych rzeczy, o przez medie tratowanie. Wydaje tak, się, właśnie że telewizja, jest, prawda? Że jestem nie, każdej jakby takiej nie powiem popularnie, ale mnie tak widocznie, nie? Że jest zawsze męski sport. To tak jest, że w Polsce niestety ten męski sport jest zawsze gdzieś tam wyżej. I nie chodzi tu tylko o... Znaczy, no wyniki też oni mają gdzieś tam jakby... Myślę, że przynoszą... No, są te wyniki, ale no traktowanie ich... I nie mówię tu tylko o siatkówce. Tak, tak, bo gdzieś to wszystkie tam, no, to, sporty. No to jest bardzo widoczne. Szczególnie chyba sporty właśnie drużynowe, które są, bo jeszcze lekkoatletyka to troszkę inaczej to wygląda, bo to są jakby indywidualności, ale jeśli chodzi na przykład też piłka nożna, czy jakaś tam liga, to w ogóle nikt o tym nawet nie wie, że coś takiego istnieje, prawda? Tak, dokładnie. Z pytań szalonych, co byście chciały, co zrobiłyście szalonego, albo co chciałybyście zrobić jeszcze szalonego w swoim życiu? Ja bym chciała skoczyć ze spadochronu. Ja też właśnie. Ja też bym tak to chciała. Właśnie to... zaraźliwe to jest strasznie, wiecie co? Strasznie zaraźliwe. Teraz Australian Open nie oglądałam tam, że parę tych tenisistów próbowało to, także chciałabym. Ja też bym chciała. Ale nie wiem, czy... Ja bym, nie, bym miał musieli wypchnąć ogólnie. Bo rok temu też koleżanka tam gdzieś tam poleciała do Dubaju, nieważne, i tam też... Zrobiła to po prostu. Idę, robię, skaczę, nie? I pokazywała mi zdjęcia, także to fajnie wygląda, ale nie wiem, czy... Podbaga by ci pozwoliła. My się tam pijemy. To jest szansa w sumie, bo na Podkarpaciu jest parę takich miejsc, w których można skoczyć, także... A trener pozwala na takie sporty ekstremalne? Nie dowie. Nie dowie się później w relacji na Instagramie? Leci, spada. Po sezonie można. Po sezonie ponoć nawet czekoladę można jeść. Coś tam było w wywiadzie. A my nie jemy akurat. W ogóle nie. Ale co, podobno można. Dziewczyny mówiły, że można. Ulubione słodkości, przysmaki lub owoce. Ja lubię szerlotku bardzo. To jest, jeśli chodzi o słodkości. To bardzo to lubię. Ja arbuzy, maliny. Maliny to. Borówki, jagody. Ja tak samo, tak naprawdę wszystkie owoce i słodycze absolutnie, nie? Słodycze absolutnie. Wcale nie lubię tego. Raffaello, taśmeczko, to fifi. Nie, to nie. Tak? Ja tylko zbieram. Okej. Okay. A jeszcze pedel, truskawkowa czekolada. Ale nie lubisz. Słyszałam, Kasia mówiła. Dziewczyny, po kolei. Gdybyś mogła cofnąć się w czasie i dać sobie jedną radę, co by to było? Po co mi radę? Czy byś coś zmieniła na przykład? Ja też nic. Chyba, żeby mniej się po prostu przejmować niektórymi rzeczami. Jakbym mogła gdzieś coś kiedyś cofnąć, to myślę, że ewentualnie to. Najbardziej dziwna rzecz na świecie, której działania nie rozumiesz. To takie ogólne dla wszystkich. Musiałam się zastanowić. Jutro mogę powiedzieć. Mogę napisać. Czas, to napiszę. Ja nie wiem. O matko. Nie. Teraz tak to. Na to bardzo trudne pytanie. Czyli wszystko rozumiecie, jak to wszystko działa? No, ale życzyłoby sobie, żeby zrozumiałam. Płaska ziemia, ja czarna tak dziura. Tak ogólnie Juro. Jura jak przyjdzie na trening, nerwowana. Nie wiem bo dlaczego. To nie rozumiem. To trzeba zapytać, co chodzi. Ja wszystko żartuję. Ja nie wiem naprawdę ja teraz. Nie to tak. Nie. Trudno to pytanie. Tak. Co to wymyśla? Starali się. Gdybyście zostały szefem polskiej siatkówki, to co chcielibyście ulepszyć, zmienić, poprawić?
To nie jest dobry pomysł ogólnie. Ja też uważam. Tak, myślę, że ja nie jestem taką dobrą organizatorką. Myślicie, że playoffy to jest coś fajnego? Czy to powinno być? Na przykład? Nie, bo nie po to się pracuje cały sezon. No właśnie. To pierwsze miejsce powiedzmy. Bo na przykład moje zdanie jest takie, że okej, okay, grajmy dalej, bo tych meczów będzie prawda za mało, ale zróbmy te punkty, zostawmy, bo to jest bez sensu później kasować coś. Jest drużyna, która jest pierwsza, nie wiem, był taki przypadek, 20 punktów więcej jak drużyna, nie wiem, ósma czy czwarta i później przegrywa w dwóch meczu. Mhm. Słabsza forma w jednym meczu, jakiś kryzys czy coś. A wy dziewczyny? Nie wiem, jestem przyzwyczajona grać z tymi playoffami, tylko widzę playoffy, nic więcej. No bo tak naprawdę ta cała praca, którą idzie na marne, bo drużyna, która ma, nie wiem, ósme miejsce, łapie nagle formę na sam koniec, tam gdzieś kwiecień i wszystkich pokonuje i zostaje mistrzem. To jest niesprawiedliwe. Jeśli ktoś jest zrobiony na mistrza, to będzie grała cały czas i będzie walczyła, także drużyna ósma, czy siódma, czy jakaś tam, to będzie mi przeszkadzała tą cel. Tak uważam, ale mówię, cały czas gramy z tymi prawami, także... W tych playoffach to raczej dyspozycja też dnia, bo na cały sport, sport i emocje. Czy możecie się podzielić z nami jakąś zabawną sytuacją z szatni? Nie liczy się Rasia, bo to już dawny temat. Ja muszę zawsze Rasiu, bo Rasia jest wiemy. Ta osoba, która potrafiła. Ale ty możesz opowiadać. A, tak. No, powiedz dziewczyna. Nie, jest sporo takich sytuacji, ale Jura jest bardzo śmieszna. Nie, to Kasia mi nie kupuje. Kasia mnie po prostu poszukała. Nie, to jest oszustka. Nie. No, to lecimy. Przesłuchamy tej sytuacji. Nie, nie mogę. To była taka sytuacja, że siedzimy obok siebie. Wszystkie trzy praktycznie. Tak. I była sytuacja taka, że Jura poszła do toaleta i pukała na drzwi i mówi, czy jest ktoś. A Kasia, która siedziała tam na swoim miejscu, pożartowała, mówi, tak, zajęte, nie? Jura wróciła, usiadła na miejsce i tak siedzieliśmy, przygotowaliśmy się na mecz, tak, oglądaliśmy ten papier do przygotowania i po 5 minut Jura, która, nie wiem, ogarniała temat i mówi, a Kasia jest, już wróciła, mogę iść. To mogę iść, wiesz, a mi tak patrzy, mówi, to siedzi tutaj z nami, także to była ostatnia taka śmieszna sytuacja i teraz, tak, każdy raz jak Jura wchodzi do toalety, to żartujemy, To była taka ostatnia śmieszna. Jest ich tam spłodnych. No trochę tego było. Jest. Jakbyśmy pomyślały, to coś by się tam jeszcze tak na pewno znalazło. Tak. Powiedzcie coś o sobie, co by zaskoczyło większość kibiców. Nie wiem, o Jelenie to nie wiem. Jelena potrafi bluźnić. No to nie zaskoczenie. To nie jest. Widzieliśmy. Wszyscy to wiedzą. Nawet sędziowie to wiedzą. Już ja przymykają śpiewam. Oko nawet. Ja pięknie śpiewam. A ja ładnie przyklejam. Łączę dwa słowa, które się nie powinny. Po polsku. Po łacinie. Polsku. A skąd jestem? Z Cergowej. Pytanie do Jeleny. Aj, przepraszam. To Jelena wie przecież. Jele zawsze myli. Ja mylę, żeby cię tu skurzyła. Żebyś łączyła te słowa. Żeby mnie zabrała raz. Tak. Ja zapraszam. Po sezonie to powiedzieli, że jedzie do Serbii. No bo to mi jest droga do Serbii. Ale to po drodze prawie, nie? No, także. Dziewczyny, czy zrobiłyście w ostatnim czasie coś szalonego? Codziennie robimy szalone. No, wstajemy z bólem kolan. Ojoj. No Piotr, takie pytanie wymyśliła, że naprawdę... Coś szalonego. Nie przypominam. Ja jestem spokojnym człowiekiem. Kasia też. Ja też. Kasia też. Dziewczyny, czy jest coś, co chcecie przekazać kibicom z klubu Kibica? Może
bardzo dziękujemy super. Za wsparcie, że bardzo się cieszymy, że jesteście z nami na meczach, że bardzo, nam to, domowy, tak, że bardzo nam to pomaga i że właśnie jeździcie z nami daleko i że tutaj taki fajny ten baner, nie wiem. Całe życie za Isicę. Dokładnie. Super. To już na koniec tego, tego naszego wywiadu. Czego możemy wam życzyć? Prywatnie i sportowo. Myślę, że zdrowia przede wszystkim i złotego medalu. I zwycięstwa w Lidze Mistrzów, w Pucharze Polski. A żebyśmy wygrywały. Zdrowia. Prywatnie? To jest sportowo. I tak, i tak. Zdrowie. Reszta. Się zrobi. Tego wam życzymy. Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i za rozmowę. Dziękuję. Dzięki bardzo. Dzięki.